jestem alkoholikiem, no i mam wiesiek. No, co do tej spowiedzi, to ja teraz też wracałem z jednym gościem i opowiadał mi o tym, że wyznał się swojemu sponsorowi, później się dowiedział od kogoś tam, co powiedział temu sponsorowi, także ja to tłumaczę tak, jak jest napisane w Wielkiej Księdze, to powinna być osoba zaufana, absolutnie niekoniecznie sponsor, może być osoba duchowna, może być osoba, której nikt nie zna, nie musi być alkoholikiem. Ważne, żeby była gotowa na to, żeby przyjąć taki ładunek, jaki mam do przekazania. Ja to zrobiłem 20 lat temu w katedrze u jezuitów na Starym Mieście i mnie wyrzucił po prostu z tego, z tej spowiednicy, tak? Mówi, wyjdź stąd, ja ci rozrzeszenia nie dam. Trzasnąłem tą kołatką i po prostu wyszedłem. I myślałem, że piąty krok mam zrobiony. Okazało się, że nie i po 15 latach zapiłem. I teraz, jak robiłem ten czwarty krok, to jakoś tak się złożyło niby przypadkiem, a ja wiem, że przypadków nie ma. Że spotkałem takiego księdza, no, który... Ja go nie widziałem, on mnie nie widział. Nie wiem, kto to był, bo to było pozamykane. Światełko się zapaliło, ja wszedłem. Popłakałem się i powiedziałem, co im. I wtedy poczułem, że to był piąty krok, bo poczułem taką ulgę. I to jest to. Natomiast co do tego przebaczania, to ja wiem jedno, że ja nie jestem w stanie komuś przebaczyć, jeśli ja nie przebaczę też sobie. Bo to często te urazy są tak silne, bo ja czuję do siebie urazę, że dałem się po prostu tak łatwo wykiwać, nie? I kiedy ja sobie z tym poradzę, czyli w ten sposób nieraz, że to dopiero gdzieś po ósmym kroku przychodzi takim uczciwym i pełnym pokory, prawdziwym, że okazuje się, że ja też zrobiłem takie rzeczy, jak mnie zrobili. I nie poniosłem za to konsekwencji, a ja nie mogę wybaczyć komuś, nie? Kto w ten sam sposób mnie stuknął. Nie? Także dzisiaj, tak jak tam jest chyba napisane, to jest są dwa nurty tej samej rzeki, nie? Płynie w jedną stronę i w drugą. I dzisiaj wiem bardzo ważną rzecz, że to nie tylko ja mam być gotowy. Ja pamiętam 20 lat temu, ja byłem gotowy, ale to moja pierwsza żona, ona nie była gotowa. Nie? Minęło 20 lat i ona też dzisiaj stała się gotowa. Mówi, wiecie, przebaczam ci. Nigdy nie chciałam. Nie chciałem twego złego. Nie? I nie powiem, żeby się zadziało jakieś wow i tak dalej, ale no poczułem taki spokój. Mówię, teraz już mogę odejść. Bo to była jedyna osoba, której naprawdę bardzo chciałem chociaż przeprosić. Nie? Ja wiem, że tego nie da się rady zadośćuczynić. Że to są rzeczy, które zostawiają ślad na całe życie. I
Pewnie gdybym miał jakieś pieniądze, jakiś majątek, to bym może zaproponował coś. Jakiś wyjazd, tylko żona się bała ze mną jechać, pamiętam, ani na żagle, ani w góry, bo się bała, że ją zabiję po prostu. No. Bała się nad wodą. Wiedziała, że ja świetnie pływam i mogę wszystko z tą łódką zrobić. Nie? Ale dzisiaj nawet sam chciał, żeby sama gdzieś sobie pojechała i tak dalej. Ale to jest wszystko możliwe. Ja zobaczyłem, że wszystko jest możliwe, jeśli ja jestem przygotowany i ja jestem gotowy. No, tam jeszcze chciałem ten 9. krok zrobić z paroma osobami, ale nie czułem tej gotowości. I tak się stało, jak się stało. I za to jestem bardzo, 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 bardzo wdzięczny, że stał się cud. Cud. Sobie to wyobrażałem, nie wiem, jak to będzie wyglądało, że ja kiedyś przyjadę jako znowu jakiś milioner. Będę szastał forsą na lewo i na prawo. Ja dzisiaj tak naprawdę nie wiedziałem, w co się ubrać, bo nie mam ubrań. Bo cały czas wychodzę z tej nędzy, jak druga żona wyczyściła mnie do spodu i jeszcze płacę alimenty, które w ogóle się nie należą. Także wiem, że to nie jest tak z tymi dziewiątkami, że siup, podejdę, przeproszę, nie, tylko nieraz potrzeba wielu lat. Nie przypuszczałem, że kilkudziesięciu lat. Ale tak to jest i jeszcze sporo przede mną. Ale dziękuję za te trochę i wszystkiego dobrego. Dzięki.